7:09. Rozmowa poranka. Obiecałem kobiecy poranek, więc rozpoczyna go Joanna Miziołek z Wprostu. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Propozycje socjalne Platformy Obywatelskiej, czyli babciowe. Wreszcie chyba przebija się narracja tej partii o tym, jaka Polska właściwie ma być i jakiekolwiek propozycje. No bo mamy skojarzenie trochę oczywiście także przez to, że PiS był bardzo skuteczny w swojej narracji o tym, żeby wciskać Platformę Obywatelską tylko w antypis tak zwany. No ale tymczasem tutaj pojawiają się konkretne propozycje, na które Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało w jakikolwiek sposób odpowiedzieć. No na pewno będzie musiał odpowiedzieć i mam też takie wrażenie, że trochę Platforma odrobiła tą lekcję sprzed tych 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo cały czas, no po pierwsze nie było programu, a po drugie ten program, jaki się pokazywał, no to był rzeczywiście liberalny, a społeczeństwo się zmieniło. Społeczeństwo jednak, tak jak reszta zachodnich społeczeństw, już dzisiaj oczekuje tego, że to państwo będzie opiekuńcze. No i taka propozycja babciowego, podobno według polityków Platformy, ona wcale ma nie być taką ofertą, która przekona tych wyborców, chociaż mieliśmy badania, które zresztą pokazywały, że większość Polaków zdaje się pozytywnie nastawia się do tego pomysłu babciowego, tylko ma być taką propozycją, która jakby pokaże wyborcom, że Platforma Obywatelska nie odbierze tych transferów socjalnych, które już są. To znaczy, to jest taki psychologiczny mechanizm, że jeżeli obiecujemy jeszcze więcej, to znaczy, że to, co już jest, no nie zostanie po prostu ludziom zabrane. Powtarzanie jak mantra tych słów, które też powtarzał Grzegorz Schetyna za czasów, kiedy był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, że to, co dane nie będzie zabrane, po prostu do wyborców nie docierało. I z jednej strony oczywiście taki skręt w stronę socjalną jest dobry, no bo może tych na przykład wyborców niezdecydowanych nakłonić do tego, żeby głosowali na Platformę, a z drugiej strony też może sprawić, że będzie demobilizować tych tak zwanych wyborców, jak to się mówi, interesu. To znaczy wyborców, którzy głosują za konkretnymi rzeczami. Zagłosowali za Prawem i Sprawiedliwością, bo zobaczyli, że spełnia obietnice, które są po prostu dla nich korzystne, czyli 500+, 13, 14 emerytura. I oczywiście, o ile z tego elektoratu takiego bardzo twardego, czyli osób starszych, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, nie da się niczego uszczknąć, to jednak też trzeba uważać się na tych spotkaniach z Donaldem Tuskiem, że tam bardzo często też są osoby starsze. No i są takie osoby, które po prostu mobilizują się tym do wyborów, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, Platforma przyjdzie i wam zabierze. I być może część z tych osób usłyszy takie propozycje, już nie będzie się zastanawiała nad wiarygodnością Donalda Tuska, a po prostu pomyśli, dobrze, to w takim razie ja nie mam aż takiej obawy, że coś stanie się złego, jak wygra Platforma, więc po prostu do tych wyborów nie pójdę. Więc to jest z jednej strony taki plus tych propozycji, ale z drugiej, tak jak widzimy, notowania Konfederacji, które sprawiają, że ci tacy liberalni wyborcy po prostu się odsuwają z Platformy, no bo ona przestaje być siłą liberalną w polskim parlamencie. Pytanie brzmi, bo wspomnieliśmy o osobach starszych, to w takim razie czy młodzież także jest dzisiaj po stronie Konfederacji i powiedzmy także Lewicy, bo młodzież zawsze interesowała się pewnymi skrajnościami? No taka młodzież, czyli od 18 do 39 roku życia, czyli po prostu młodzi ludzie, no jak widać z tych badań też są po stronie Konfederacji. Z jednej strony to jest kwestia właśnie radykalizmów, a z drugiej strony w przypadku chyba jednak tej Konfederacji to jest kwestia tych młodych przedsiębiorców i takiego właśnie podejścia do tego, że państwo ma nie rozdawać pieniędzy. No bo jeżeli my mamy dzisiaj w kampanii praktycznie wszystkie siły polityczne, które mówią o takich transferach socjalnych, to rzeczywiście jest brak takiej jednej siły, która będzie mówiła o tym, że państwo nie powinno rozdawać pieniędzy. I dlatego, jak rozumiem, też ta część tych młodych ludzi tak to pojmuje i część tych przedsiębiorców, no bo trochę chyba za bardzo tutaj, zgłaszając te propozycje też Platforma Obywatelska, tych przedsiębiorców odsunęła w stronę Konfederacji, no bo kiedy, to jest nie tylko propozycja babciowego, ale też tego 4-dniowego tygodnia pracy, który też bardzo przedsiębiorcom się nie spodobał, bo to by oznaczało, że oni po prostu będą musieli na przykład dodatkowego pracownika zatrudnić, więc dodatkowe koszty dla pracodawców. Z jednej strony to prawda, to jest młodzi ludzie,
I są takie radykalizmy, tylko takie mam wrażenie, że kiedy teraz na przykład już na tej piątce Sławomira Mentzena, no to część z tych młodych ludzi chyba mimo swojego radykalizmu może się trochę odsunąć. I też takie tłumaczenie ze strony Sławomira Mentzena, przynajmniej jeśli chodzi o tą kwestię klapsów dla dzieci, no może być chyba też przez młodych niezrozumiałe. Dlatego też chyba świadomie ujawniano tą piątkę pana polityka, żeby trochę obrazować, że poza tymi hasłami wolnościowymi, o które pewnie młodym ludziom chodzi, no bo młodzi ludzie też mają takie nastawienie właśnie wolnościowe i to pokazuje i z jednej strony lewica światopoglądowo-wolnościowa, z drugiej strony gospodarczo Konfederacja Wolnościowa, no to myślę, że akurat do takich rzeczy jak na przykład uderzanie dzieci, no nie będą za bardzo młodzi ludzie przekonani. Ale czy Sławomir Mentzen, mówiąc, rzucając w przestrzeń publiczną takie hasła, które mają być takie obliczone na pewien taki tani poklask, bo oto teraz pojawiła się propozycja, ona oczywiście wybrzmiewa to, co jest, no mówię o tych małżeństwach dotyczących, które miałyby być bezrozwodowe małżeństwa, czy to jest takie obliczone oczywiście na pewnego rodzaju krótkie wrzutki medialne, które oczywiście potem koniec końców, jak się wchodzi w szczegóły tych wszystkich projektów dotyczące tego, to tam do końca nie chodzi o to, żeby to one rzeczywiście były nierozrywalne, te małżeństwa, tylko małżeństwo mogłoby zadeklarować w urzędzie, że od decyzji biskupa diecezjalnego będzie zależeć, czy małżeństwo może być z rozwodem, czy bez, ale pytanie, jest to oczywiście dobra wola zakochanych osób, tylko pytanie brzmi, czy właśnie Sławomir Mentzen robi to specjalnie, żeby właśnie cały czas utrzymywać się na tej medialnej powierzchni, bo trzeba pamiętać, że Konfederacja bardzo często takimi wrzutkami tonie właśnie w tej medialnej przestrzeni. No tak, ale zdaje się, ta wrzutka medialna, ona była wcześniej, a dopiero teraz została wyciągnięta, żeby, no, mówiąc tak trochę wprost, żeby partie, które no, nie są Konfederacją, mogły atakować Konfederację właśnie za takie pomysły. No bo to nie jest tak, że Sławomir Mentzen teraz z tym wyszedł, żeby podniosło się poparcie Konfederacji, tylko dzisiaj to jest używane jako taki argument, żeby na Konfederację nie głosować. Ja w ogóle nie do końca rozumiem te pomysły, które on tam zawarł i w tej piątce, i w tych 100 ustawach, które pisał, no bo chociażby ta nierozerwalność małżeństwa, no jest jakby, no, ślub kościelny jest nierozerwalny, więc on potrzebuje jeszcze takiego zapisu w tym urzędzie cywilnym i jeżeli on zamierza w tym wszystkim rywalizować trochę na takie pomysły z Solidarną Polską, bo pamiętam, że Solidarna Polska chyba zdaje się miała też taki pomysł, żeby zakazać rozwodów w ogóle. Więc to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo zdaje się, Solidarna Polska ma 1,5% w takich badaniach zazwyczaj. Nie wiem, czy 1,5% kiedyś było 0,7%, więc myślę, że Sławomir Mentzen tutaj dużo nie ugra. Po prostu te radykalne pomysły to chyba był jeszcze taki okres, kiedy głównymi twarzami był pan poseł Braun i Janusz Korwin-Mikke. No i wtedy tak trzeba było się chyba wybić, powiedzieć coś bardziej jeszcze oryginalnego. A dzisiaj, kiedy ci dwaj politycy już gdzieś są z tyłu i ta Konfederacja zyskała twarz tych młodych, przedsiębiorczych, wolnorynkowych, krytykujących czasy lockdownów, pandemii, krytykujących no też taką dużą pomoc dla Ukrainy, więc widać na jakich emocjach oni cały czas jadą, no to teraz już chyba nie do końca na rękę jest panu Mancynowi nawet taki pomysł z tą nierozerwalnością małżeństw. Więc ja myślę, że to rzeczywiście to są takie pomysły, które sprawiają, że ta konfederacja bardziej będzie gdzieś tonęła, ale ja i tak uważam, że w wyborach ona dostanie dobry wynik. To znaczy, to na pewno będzie według mnie przekroczy próg wyborczy i to może być nawet przyszły koalicjant któregoś z rządów. Pytanie brzmi, czy Prawo i Sprawiedliwość, bo teraz bardzo dużo takich obrazków i także jest szeroko komentowana kwestia niezadowolenia rolników z rządów Prawa i Sprawiedliwości, kwestia eksportu zboża, które miało przechodzić tranzytem przez Polskę, ono zostaje tutaj. No i tutaj pojawił się problem właśnie polskich rolników, którzy nie ma konkurencji takiej równej, jeżeli chodzi o zboże ukraińskie, a to, co jest w Polsce. No i tutaj pojawiła się takie obrazki niezadowolenia ze strony polskich rolników, a trzeba pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo jest
jest silne na wsi i wygrywało jedne i drugie wybory właśnie głosami wiejskimi. Czy Prawo i Sprawiedliwość, chociaż cały czas to poparcie jest wysokie, to czy ono, czy Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie właśnie w małych miejscowościach i wsiach? To znaczy może dopiero właśnie stracić i myślę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość stoi przed naprawdę dosyć dużym dylematem, co dalej robić z ministrem Kowalczykiem, chociaż to nie jest jego wina, to co działo się z tym przyjmowaniem tego ukraińskiego zboża, bo pamiętajmy, to była cały czas polityka rządu, też Mateusza Morawieckiego, on tak ją prowadził, żeby to ukraińskie zboże było, bo nie było innego wyjścia w tym wszystkim. My kiedyś z Izą Olczyk nawet przeprowadzaliśmy wywiad z panem ministrem Kowalczykiem, który no, widział ten problem, ale uważał, że to nie będzie na dłuższą metę problem, bo będzie właśnie jakiś taki skup wtedy zboża tego polskiego i rolnicy tak mocno tego nie odczują. Dzisiaj ta strategia, jak widzę, rządu zaczyna się zmieniać. Piotr Müller, rzecznik rządu, mówi o tym, że rzeczywiście ten taki napływ tego zboża ukraińskiego zaszkodził polskiej wsi, no bo zaczęły się protesty. I dzisiaj no, takim kozłem ofiarnym tego wszystkiego staje się Henryk Kowalczyk i być może dojdzie tam do dymisji, zmian na stanowisku, takiego przesunięcia, że on będzie bardziej wtedy wicepremierem, ja tak słyszałam, a ktoś go zastąpi, jeżeli nie uda się tych protestów w jakiś sposób zahamować. Dlatego był ten okrągły stół i te propozycje złożone przez ministra Kowalczyka. No jakoś Ale trzeba trzeba sobie z przyznać, tym problemem będzie. że mianowanie ministra rolnictwa i żeby on był w randze wicepremiera, to także był sygnał ze strony Prawa i Sprawiedliwości właśnie w kierunku wsi i jesteście dla nas bardzo ważni. I teraz, czy ta taktyka, no nieco się sypie, to jest takie pytanie. No tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że przy Suszu Prawo i Sprawiedliwość miało swój kongres, gdzie też złożyło bardzo dużo takich korzystnych propozycji dla rolników odnośnie chociażby emerytur, zrównania tych emerytur rolniczych z ZUS-owskimi i kilka propozycji, które rzeczywiście tej wsi miały pomagać i wtedy te nastroje były inne na wsi. Dlatego rzeczywiście to się z panem redaktorem zgadzam, że Prawo i Sprawiedliwość kładło bardzo duży nacisk na rolników i nadal kładzie. Dlatego to jest duży problem i będzie musiało sobie jakoś z tym szybko poradzić. Ja obstawiam, że no będą jakieś oczywiście propozycje, pytanie, czy będzie jakkolwiek dymisja, no bo też przed wyborami dymisja nie jest oczywiście korzystna dla partii rządzącej. I też obstawiam, że w czerwcu, kiedy będzie kongres programowy partii, kiedy będą jakieś propozycje, to też ci rolnicy będą jednym z kluczowych elementów kampanii, no bo rolnicy no to są wsie, a wsie, jak wiemy, są takim jednym z głównych elektoratów Prawa i Sprawiedliwości, mniejsze miasteczka. Dlatego no, tutaj coś Prawo i Sprawiedliwość musi zrobić. Zresztą trochę nawiązując do Konfederacji, to zdaje się ci protestujący, którzy tam przychodzą i rzucają jajkami, to też są powiązani z Konfederacją. Tam ich Prawo i Sprawiedliwość się zlokalizowało w jakiś sposób. I podobno właśnie bardziej taka jakaś narracja, która jest ze strony Konfederacji odnośnie tego ukraińskiego zboża, podziałała na rolników, niż ta narracja, którą używał pan Michał Kołodziej Zagrożony. Joanna Miziołek z Wprostu była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. 7:09. Rozmowa poranka.